rozmówcą jest Robert Łaskawiec, który od 8 roku życia trenuje Oyama Karate. Od kilku miesięcy zaczął stosować suplementy Fitline. Podczas konferencji PM International zaprezentował pokaz technik karate. Jak to jest, że w 8 roku życia zacząłeś trenować Oyama Karate? Czy to jest twoja pasja do dnia dzisiejszego? Bo w wieku 8 lat jeszcze nie byłeś pewny, czy to będzie to, prawda? No tak, ale trenowałem po iluś tam latach. Mogłem już stwierdzić, że to jest to, że to chcę robić. Zacząłem eksperymentować z różnymi sztukami walk. Tutaj byłem w karate, tutaj trenowałem inne sztuki walki w parterze trochę, w stójce. I mogę spokojnie stwierdzić, że dalej chcę iść w temat i dalej się uczyć sztuk walk i różnych kombinacji, różnych stylów, jakie są. Chciałbym poznać jak najwięcej stylów, jakie są. Czyli cały czas odkrywasz tą swoją pasję? Tak, cały czas odkrywam to, co chcę robić i mogę spokojnie powiedzieć, że dalej będę brnął w sztuki walki. Robercie, jak zaczęła się twoja przygoda z Fitline'em? Moja przygoda z Fitline'em rozpoczęła się od momentu, kiedy moja siostra Magdalena Serafin, teraz już moja menadżerka, zaczęła mi wspominać o suplementach dla sportowców, stworzonych dla sportowców. No i w październiku zabrała mnie na konferencję, abym zobaczył, jak te suplementy wyglądają pod względem i technicznym, i naukowym, jak one wpływają na nasze ciało. No i od tamtej pory zacząłem używać suplementów. Czy poczułeś różnicę, jak zacząłeś stosować produkty Fitline? Oczywiście, że tak. Produkty Fitline mocno wpłynęły na moje ciało, na moją kondycję, na moją wytrzymałość. Od tamtej pory bardzo zawyżyłem się, jeśli chodzi o wyniki takie własne. Wyniki w jakichś różnych dyscyplinach siłowych, kondycyjnych i ten. Naprawdę różnica jest ogromna. Ale tak dla poprawy swojej kondycji trenujesz również inne sztuki walki. Tak, lubię sobie eksperymentować z różnymi rzeczami, bo jestem zdania tego typu, że no, na jednym nie wolno się zatrzymywać. I przez 11-12 lat trenowałem Oyama Karate czysto, a następnie zacząłem eksperymentować z takimi rzeczami jak brazylijskie jiu-jitsu, kickboxing oraz potrenowałem rosyjskiej sztuki walki wojska rosyjskiego, która się nazywa Specnaz. Opowiedz mi o swoich sukcesach. No najważniejsze takie sukcesy, jakie osiągnąłem, to było pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Oyama Karate w 2014 roku w kategorii do 65 kg. Pierwsze miejsce na Pucharze Polski Oyama PFK w 2014 roku w kategorii do 65 kg i dotychczas największe moje osiągnięcie to było pierwsze miejsce na Pucharze Europy Oyama IFK w 2015 roku w kategorii do 70 kg. Jakie masz najbliższe plany? Na dzień dzisiejszy chcę poprawić wydolność organizmu, no i do tego mi się przydadzą produkty Fitline. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.